Siemanko drodzy widzowie, witam was serdecznie ze słonecznego dzisiaj Torunia, a moim rozmówcą Patryk Tołkaczewski, pseudonim artystyczny Gleba. Siemanko. Siema. No i słuchaj, jesteśmy tutaj, za 2 tygodnie będziemy w Warszawie na Stadionie Narodowym, jak ogólne samopoczucie przed tym eventem. Szczerze, czuję się świetnie, nie mam presji, ciężko trenuję, ostatnie treningi przede mną, nie mogę się doczekać walki, także jestem głodny po ostatnich sparingach. Chcę jak najszybciej stoczyć tą walkę i nie mogę się doczekać 3 czerwca. No słuchaj, no tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem chwilę, no twój angaż gdzieś mocno mnie zdziwił, zaskoczył wręcz takie ogłoszenie. Od razu też debiut w KSW z byłym mistrzem świata w boksie, ale o Krzyśku za chwilę. Natomiast ty, mało kto, bo dużo osób cię kojarzy z Grondo, ale ty też masz bardzo bogatą karierę amatorską w boksie. Tam masz około 150 walk z tego, co sprawdzałem. Tak, miałem około 150 walk, może nawet i ponad, 7 porażek. No i wszystkie, może 70% tych walk kończyłem przed czasem. Także jak ja wchodziłem do ringu amatorskiego, to zawsze się coś działo. Trener, którego serdecznie pozdrawiam, Czesław Dromowicz, zawsze jak o mnie wspomina, to ze łzami w oczach, bo tyle pięknych filmów mu przyniosłem w jego życiu, trenera, że łezka zawsze mu się wokół kręci, jak wspomina o mnie. Czemu nie kontynuowałeś tej kariery? Czemu nie przyszedłeś na przykład na zawodowstwo w boksie? Toruń to takie miasto nie za bardzo sportowe. Mam nadzieję, że ja to wybiję i tutaj wielu zawodników, którzy naprawdę mają talent, wejdą na ten wyższy level i ja im pomogę wypromować się jakoś, bo powiedziałem kilku chłopakom, że jak będą ciężko trenować, to im pomogę, bo do mnie też ktoś wyciągnął rękę, tylko moją ciężką pracą ja do tego doszedłem. No i co, no ja miałem taki okres w życiu, że mówiłem, no trzeba z tym skończyć, bo z tego nie będzie pieniędzy na chleb i założyłem rodzinę i skupiłem się na rodzinie. Żałujesz trochę teraz z perspektywy czasu tej decyzji, że nie próbowałeś iść z zawodowstwa wcześniej? Nie żałuję tego, bo to mnie trochę umocniło, mentalnie mnie podbudowało, mam rodzinę, mam ten fundament, o którym zawsze wspominam, że to jest najważniejsze, bo za sukcesem mężczyzny zawsze stoi silna, dobra kobieta. Ja u mnie tak jest, że mam naprawdę cudowną żonę, mam też syna, który w tym roku skończył 8 lat, także ten fundament jest dla kogo to robić. No i ta dodatkowa motywacja, kiedy syn jest dumny z taty, bo wszyscy o nim w szkole gadają, także jestem szczęśliwy dzięki temu i ciężko trenuję. Na te 8 lat dużo mi pomogło i mam wiele kontaktów, wiele osób mi pomaga i jest ze mną, także wszystko dzieje się po coś. Syn przejawia już jakieś zdolności fajterskie, bo widziałem materiał z tobą, że pseudonim to masz w ogóle po twoim tacie, który też potrafił nieźle przyłożyć. Jak to jest z twoim synem? Mój syn tak, trenuje już około 1,5 roku boks. Teraz trochę chciałby pokopać piłkę, także od przyszłego tygodnia właśnie idzie na piłkę, bo jest okres wakacyjny, boksu nie będzie. No ale co, no ogólnie jest wysportowany, już w pierwszej klasie podstawowej był na zawodach, także odziedziczył geny po mnie, no i a ja odziedziczyłem to po moim tacie, tak jak mówisz, mój tata też był pięściarzem amatorskim, dużo walk stoczył, nie tylko w ringu, a właśnie na ulicy i stąd się wzięło to pseudonim, bo w latach 90. były inne czasy, nie było tych kamer. No i tam co tydzień, piątek, sobota, jak mój tata lubił potańcować, no to bił się i ważył 77 kilo, a potrafił naprawdę bić się z gościami po 120 i jednym ciosem im składać. I wiem, że tak było, bo wiele ludzi, którzy znają mojego tatę, to o tym mi mówią i to nie jest tak, że on sobie wymyśla to, jak to było, ale tak właśnie było, bo wszyscy mi to potwierdzają. Wracając do gali na Stadionie Narodowym, 3 czerwca, pojedynek otwierający kartę. Dzisiaj też jesteśmy na stadionie troszeczkę mniejszym, ale czy to jest taka zapowiedź tego, co się działo za 2 tygodnie? Czy ten obiekt w jakiś sposób się nie deprymuje w jego ogrom tego wydarzenia? Jak to wygląda? Ja nie, właśnie ja ciężko pracuję, tak jak mówię, na ten sukces i na ten występ i nie przytłacza mnie to. Nie biorę sobie do głowy. Dużo ludzi by codziennie udostępniało, że walczy w KSW, robiło zdjęcia, jak było na KSW z tymi wszystkimi gwiazdami. Ja się czuję równo z nimi, tak mnie też przyjęli.
jak nie chodzę z głową w chmurach, to jest najważniejsze w tym wszystkim, jestem sobą. Ja zawsze mówię, zawsze ten sam. I co? No i nie przytłacza mnie, to jest dla mnie najważniejsze. Jakie są główne atuty główki, to na co musisz uważać? No to jest gość, który był mistrzem świata w boksie, więc jakby papiery ma. Papiery ma, ale tak jak dobrze wspomniałeś, były mistrz. No po ciężkich walkach, chyba ostatnio w lutym walczył. Ja nie oglądałem jego walk, ale no, z taką siłą myślę, że jeszcze się nie zmierzył, bo też przejście z dużych rękawic na małe to jest ogromny przeskok. I no, tak jak buchmacherzy stawiają, jestem ogromnym faworytem tutaj w tej walce przez to, że walczyłem na gołe pięści. Ale ja tak jak mówię, tutaj w tej walce nie ma dla mnie faworyta, ale zrobię wszystko, żeby wygrać. Byłeś kiedyś na zgrupowaniu reprezentacji w boksie kadry, kiedyś chyba razem z główką? Nie byłem na reprezentacji, tylko byłem na Mistrzostwach Polski Młodzieżowych, tam w Wałczu, gdzie on zamieszkiwał. No i tam go widziałem, jak byłem na młodzieżówce. Tylko go wtedy widziałem, wiedziałem kto to jest Głowacki, bo wszyscy o nim wiedzieli. To chyba był początek jego kariery, ale na kadrze nie byliśmy, bo jestem inny rocznik. Ja jestem 94, mam 29 lat, a on ma 37, tak? Wywołałeś kursy bukmacherskie, o tym chciałbym chwilę powiedzieć. 1,50 jest na ciebie, aż 2,45 na główkę. Dobrze się czujesz w roli faworyta? No ja tak mówię, to jest walka, tu dla mnie nie ma faworyta, kursy mogą tak wyglądać, ale no to jest walka, tu jeden cios może zmienić przebieg walki, a to jest były mistrz świata, tak? No tylko, że ja mówię, ja zrobię wszystko, żeby go pokonać, no i żeby ta ciężka praca moja zaowocowała, bo naprawdę tak jak się teraz przygotowuję, to nigdy się nie przygotowywałem. Rozmawiamy o boksie, rozmawiamy o gołych pięściach, natomiast bijecie się w formule MMA i jak wyglądają twoje zapasy, jak wygląda twoje brazylijskie jiu-jitsu, ile lat już to trenujesz, albo miesięcy, jak to wygląda? Ja jak skończyłem z boksem, w wieku 20 lat poszedłem właśnie na treningi MMA. Trenowałem tam pół roku, tak mi dobrze szło, że miałem też jechać na zawody, ale był taki okres w moim życiu, że miałem z dnia na dzień zostać tatą, bo mogłem z dnia na dzień zostać tatą, bo moja żona była w ciąży i no i chciałem być przy porodzie mojej żony i nie pojechałem na te zawody. Dobrze się stało, byłem przy porodzie i wtedy powiedziałem, że rzucam wszystko, rzucam sport, chcę być przy każdym, w każdej minucie syna, życia mojego syna i tak było, ale jak właśnie się pokazała gromda walki na gołe pięści, poczułem, że mogę tam zwojować. Choć nigdy na gołe pięści się nie biłem, to poczułem, jak byłem tam właśnie przy samym ringu stałem, bo mój kolega tam ochrania tą całą imprezę. Mówi, chodź, pojedziesz ze mną, zobaczysz jak tam jest. No i jak zobaczyłem, jak chłopaki się biją, mówię, nie no, ja wejdę tam i zrobię robotę. I tak jak powiedziałem Maciejowi Turskiemu w wywiadzie pierwszym przed gromdą, że będę chciał być twarzą tej federacji. No i myślę, że tak zrobiłem, że byłem twarzą i każdy mnie kojarzy z gromdą. O gromdzie jeszcze później chwilkę pogadamy, natomiast teraz chciałbym Cię zapytać o kulisy podpisania kontraktu w KSW. Jak to wyglądało? W jakim momencie się dowiedziałeś, jakie okoliczności temu towarzyszyły? Ja powiem tak, no jak podpisałem ustną umowę z grupą MTS, nową grupą z Mateuszem i z Don Kizo, których serdecznie pozdrawiam, no to w lutym, już pod koniec lutego wiedziałem, że będę walczył w KSW, a w marcu, koniec marca, wiedziałem, że będę walczył na Stadionie Narodowym. Takie były pogłoski. Jeszcze trener mój Dominik Narojczyk od przygotowania motorycznego dostał telefon ze Stadionu Narodowego, że widzimy się 3 czerwca, bo kartę walki już znali. No i powiedział, że jego zawodnik będzie tam walczył. No i tak mi to potwierdził wszystko i ja nie mówiłem o tym nikomu. Chciałem, żeby było wielkie, wielkie wow. No i tak było, nie? Najbardziej kontrowersyjny transfer w KSW, tak mi się wydaje, bo tak, no, wzbudziło to mega kontrowersje, ale też pozytywne komentarze. Myślałeś już o kolejnych swoich możliwościach po walce z Głowackim, czy w ogóle nie skupiasz się na tym, co dalej, a tylko żyjesz tym, co się wydarzy 3 czerwca na Stadionie Narodowym? Ja powiem tak, ja chciałbym stoczyć tą walkę, wygrać ją.
i później chcę wylecieć z moją rodziną na wakacje, bo od dwóch lat, ponad dwóch lat nie byłem na wakacjach i to jest mój cel, a później zobaczymy, kogo mi federacja da, z tym będę walczył. Mam nadzieję, że będzie gala w Toruniu, tutaj KSW, i na niej zawalczę, bo chciałbym przed swoją publicznością zawalczyć. Wielu ludzi pyta też mnie o bilety, ale no troszkę za późno to wszystko się stało, żebym miał swój sektor, a jakbym miał swój sektor, to na pewno bym go zapełnił, ale przy następnym wydarzeniu na pewno będzie dużo moich kibiców. No i teraz też zresztą będzie, bo wielu ludzi kupiło i wielu kibiców do mnie pisze, że będą na Narodowym, za mnie trzymać kciuki, i no to buduje. I ja też dla kibiców to chcę fajnie wygrać tą walkę. No i wiadomo, nie lekceważę Krzyśka, ale zrobię wszystko, żeby wygrać. Myślisz jeszcze w ogóle o tym, że możesz kiedykolwiek wystąpić na Gromdzie, czy to jest rozdział zamknięty w twoim życiu? Teraz nie. No teraz skupiałem się na KSW, tak, na walkach w MMA. Nie wiem, co będzie za 5 lat, za 10. Może tak jak zawodnicy UFC, którzy mają pasy, pomyślę sobie, że będę chciał zawalczyć znowu na gołe pięści i Gromda to będzie jedyna federacja, w której będzie można to zrobić. No i wtedy to zrobię, ale z perspektywy czasu wiem, że tam dużo zdrowia można stracić i no i jak ze zdrowiem będzie wszystko w porządku i będzie dobrze za to zapłacone, bo wiadomo, no to jest mniejsza federacja. Nie mówię tak, no zobaczymy, czas pokaże, co będzie. Teraz walczysz z byłym mistrzem świata w boksie, ale na Gromdzie miałeś okazję zawalczyć z byłym mistrzem świata w kickboxingu, w Glory, z Saulo Cavallarim, i ta walka zajęła ci raptem 6 sekund. To buduje cię przed tą walką z główką? Buduje, ale ja zawsze mówię, jak ciężko pracuję i spojrzę sobie w lustro rano, mówię, robisz wszystko tak jak należy, ciężko pracujesz, to ten owoc będzie zbierał. Także ja skupiam się zawsze na sobie, nie skupiam się na rywalu, mam dobrych trenerów wokół siebie i klub Smok Toruń, Marek Marszal, którego serdecznie pozdrawiam, Mataleo Toruń, Tymek Pledziewicz, główny mój trener, taki właśnie od parteru. Jest wielu chłopaków, którzy mi pomagają i przyjeżdżają też kluby do Torunia ze mną sparować. Nie będę mówił jakie, bo już wydaje mi się, że ktoś tutaj szpiega wysłał do Torunia, żeby zobaczyć, jak moja forma. No ale może mi się tylko wydaje. To nie ja jestem tym szpiegiem, ej. No, także... No, byś zdementował, no. Nie, no, nie jesteś, bo przez znajomego się umówiliśmy właśnie na wywiad, bo nie chcę wywiadów za dużo dawać, bo jak za dużo człowiek daje wywiadów, to wtedy mówią, że źle, a jak mniej troszkę wywiadów jest, to myślę, wydaje, że jest lepiej, a na tym jak skupiam się na przygotowaniach, także umówiłem się z tobą i mam nadzieję, że fajnie będzie wyjdzie ten wywiad. Don Diego Balboa niebawem, w następny piątek, znaczy w ten piątek już, wielki finał Gromdy. Kogo obstawiasz? Z Balboą miałeś okazję się bić. Kto jest twoim faworytem w tym starciu? Ja tutaj faworyta nie chcę wskazywać. Znam jednego, znam drugiego. Z jednym mi bardziej po drodze, z drugim mniej. Także ja życzę chłopakom powodzenia i chciałbym, żeby w zdrowiu zakończyli te walki. Jest dużo plusów, dużo minusów po jednej stronie, może nie dużo, ale no są minusy i są plusy po jednej i po drugiej stronie. Myślę, że dyspozycja dnia tutaj będzie najważniejsza i kto wygra ten pojedynek. Ostatnio miałeś okazję potrenować trochę z Tomkiem Adamkiem, jak wspomnienia? To było tak, że zostałem zaproszony właśnie w Gdańsku tutaj przez CrossCore na wspólny trening i przez mojego przyjaciela Mateusza Rzadkosza, który dobrze się zna właśnie z Tomaszem Adamkiem. Potrenowaliśmy, a to co usłyszałem po treningu, to no, ucieszyło mnie, bo powiedział, że nikt na gołe pięści, jakby mówi, jak wyjdzie z kimś chłopie na solówę, to nikt z tobą nie wygra, bo mówi, tak, masz mocne te uderzenia i szybkie, że no, jestem zdziwiony. No. Pan Tomasz Adamek to mega żartowniś, fajny gość. Taki, no, poznałem go bliżej, nigdy nie miałem takiego marzenia, żeby go poznać, bo nie, no, nie sięgałem tak głęboko, ale no, poznałem go osobiście i no, mega człowiek. Na sam koniec już, Patryk, pytanie może nie o sport, a o muzykę trochę, bo na twoje wyjście został napisany specjalnie kawałek. Co powiesz o tym, o tym numerze? No co, mega siadł mi, no, polski bandyta. Porozmawialiśmy, on wiedział już mniej więcej, co ma napisać. Wrzucił mi pierwszą zwrotkę, powiedziałem petarda, drugą zwrotkę petarda. No, no posłuchał kilka moich wywiadów, poznaliśmy się, znamy się już ponad rok czasu.
no wie co mną w życiu kieruje i wie jakim jestem człowiekiem. Zawsze jak chłopaki dzwonią do mnie właśnie z MTS-u czy tam Kizo i między sobą się śmieją, co Gleba robi, no to pewnie trenuje, no bo ja ciągle trenuję i no mega mu dziękuję za ten kawałek i będziemy wychodzić przy nim. Mega robotę dla mnie zrobił i cały w ogóle MTS mnie wspiera i to mnie mega cieszy, bo czuję, że mam team. Czuję, że mam team i z takimi ludźmi można na sam szczyt wejść. Także co, drodzy widzowie, jeśli jeszcze nie macie biletów na Koloseum 2, no to pozostało wam mało czasu na ich zakup. Ja ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas na ten wywiad i co, życzę samych dobrych dni do gali, żeby nic nie wydarzyło się niespodziewanego i żebyś w zdrowiu wyszedł do tego pojedynku, bo chyba tylko tego potrzebujesz. Dziękuję bardzo. Dzięki.